Sławomir Burek, Świekatowo. Nasz kolejny film realizujemy w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie świeckim. Wszechobecne lasy i użytki zielone to wizytówka tego regionu. Okoliczna ludność utrzymuje się głównie z pracy na roli i prowadzeniu własnych interesów w pobliskich miejscowościach. Korzystne położenie pomiędzy Koronowem, Świeciem i Bydgoszczą oraz bardzo rozbudowana sieć komunikacyjna sprawia, że bez większego wysiłku możemy szybko się przemieszczać pomiędzy tymi miejscowościami. Przez Świekatowo przebiegają dwie linie kolejowe i linia autobusowa. Gdy tylko przybyliśmy do Świekatowa, w oczy rzucił się nam piękny dom znajdujący się przy głównej drodze przelotowej. To, co zobaczyliśmy tuż za nami, zdradza od razu hobby jego właściciela. Jesteśmy dzisiaj z wizytą u Sławomira Burka, który od lat bryluje w sporcie gołębiarskim. Posiadłość, jaką wybudował kilkanaście lat temu, robi na nas ogromne wrażenie. Wokół bardzo zadbanego domu znajduje się mnóstwo zieleni, uchwiecona z każdej strony altana i dość dużych rozmiarów staw, w którym pływają różne gatunki ryb. Całości dopełnia sporych rozmiarów gołębnik, który wspaniale wkomponował się w to otoczenie. Nie dość, że wygląda bardzo okazale, to jeszcze jest bardzo funkcjonalny. Znalazło się w nim miejsce dla gołębi dorosłych, gołębi młodych i wszystkie przebywają w jednym kompleksie, co znacznie ułatwia sprzątanie i opiekę nad nimi. Warunki, jakie zapewniono tutaj gołębiom, są bardzo komfortowe. Sławomir Burek zarówno w życiu prywatnym, jak i jako hodowca gołębi jest człowiekiem, który lubi mieć wszystko dopięte na ostatni guzik i niezwykle ceni estetykę i dobry styl. Może sobie na to pozwolić, ponieważ prowadzi dobrze prosperującą firmę z branży budowlanej i nie musi martwić się o sprawy finansowe. Sławomir Burek to prawdziwy pasjonat gołębi pocztowych. Prowadzona hodowla dostarcza mu wiele radości i daje odprężenie od dnia codziennego. Ma zdrowy dystans do osiąganych wyników, nie zrażają go porażki w lotach, których jak do tej pory było bardzo niewiele. Od lat osiąga wspaniałe wyniki lotowe. Wiele razy był już na podium w klasyfikacji ogólnopolskiej, nim jednak opowiemy Państwu o jego osiągnięciach lotowych, zajmiemy się jego gołębiami, przechodząc do pomieszczeń, gdzie przebywają dorosłe ptaki. Więc znajdujemy się w gołębniku lotowym, gołębi dorosłych. Gołębnik składa się z czterech takich samych przedziałów. Oczywiście w sezonie lotowym przebywają w tych czterech przedziałach same samczyki. Samiczki mają z tyłu osobny gołębnik dla samiczek z siadakami, z wolierą. W tej chwili przebywa tutaj około 50 paru gołębi po sezonie lotowym. W tej chwili są gołębie sparowane, siedzą na jajkach. Potem będą oczywiście rozsadzane późną jesienią. No i tak to generalnie wygląda. No, przedziały są wszystkie jednakowe dla samczyków. Samiczki mają osobny gołębnik, tak jak wcześniej wspominałem. Gołębnik zbudowany jest drewniany, obłożony zewnątrz styropianem i płytką klinkierową. Wentylacja, jak widać, każdy przedział ma swoją osobną wentylację, oczywiście z możliwością otwierania, zamykania. Wszystko zależy od wiatrów, jaki jest klimat w gołębniku. Jest gorąco, to się otwiera, jest chłodno, wiatry, to się przymyka, tak jak w większości tych wszystkich gołębników. Gołębnik jest zbudowany osobiście przeze mnie, nie budowała żadna firma. Budowałem go w roku 2006, generalnie z myślą o tym, żeby już zrobić taki gołębnik dla siebie, żeby był funkcjonalny i żeby mnie to pasowało, a przede wszystkim też gołębiom. Myślę, że mikroklimat gołębniku jest dobry. Nigdy staram się gołębnika nie przepełniać. Gołębnik jest przystosowany na maksymalnie 128 gołębi. Nigdy więcej w tym gołębniku gołębi nie było. Także nie dostawiam, nie kombinuję. Tyle, co jest cel maksymalnie, jeżeli w takim przypadku gołębi zostaje więcej na zimę, no to jest obsadzony pełen gołębnik. Jeżeli nie, no to takiej obsady jeszcze generalnie nie było, żeby był cały zawalony, jak to się mówi, obsadzony co do każdej celi. No tak to wygląda. Ruszt na podłodze drewniany. Ruszt jest wygodny przede wszystkim dla mnie, może dla gołębi. Ten kurz się tak nie unosi i po tym gołębniku część zostaje na dole. No,
taśmy są cele Hermesa, więc taśmy spełniają też swoje zadanie, czyli odchodzi część sprzątania, a przede wszystkim nie ma tego kurzu, który zostaje na zwykłych płytach przy zwykłych celach, to tam zawsze ten kurz jest, wiem z doświadczenia, bo miałem kiedyś takie zwykłe cele. Sławek, powiedz nam, jak wygląda u Ciebie sezon lotowy. Więc sezon lotowy zaczyna się u mnie praktycznie od parowania gołębi dorosłych. Jest to gdzieś w przedziale 18-20 luty. Tak generalnie paruję gołębie co roku. Są parowane, wychowuję po jednym młodym. Później są rozsadzane i są praktycznie lotowane metodą totalnego dowieństwa. Czyli lecą samczyki i samiczki, jak większość hodowli. Obloty robi się praktycznie rano samczyki i samiczki, po południu tak samo, samczyki i samiczki. Natomiast jeśli chodzi o wywożenie przed sezonem, trenowanie gołębi, jest to maksymalnie 3-4 wywózki do 20 km. Później jak się zaczyna sezon lotowy, czyli od pierwszego lotu, praktycznie gołębi nie są wywożone na żadne loty treningowe, tylko praktycznie latają w koło domu na porannych i wieczornych oblotach. Tak to wygląda. Wszystko, co zostaje po sezonie, wiadomo co, nie spełniło oczekiwań, no musi odejść, po prostu zostaje usunięte z hodowli. Dostają tylko te gołębie, które ewentualnie pokazują coś, że chcą lecieć albo że leciały bardzo dobrze. Roczne mają gołębie troszkę fory, wiadomo, że to są roczne gołębie, one się uczą latać. Nieraz roczniaki lecą jako roczne przeciętnie, ale jako dwuletnie lecą bardzo dobrze. Każdy mniej więcej zna swoje gołębie, jakie są, jak potrafią latać jako dwuletnie, więc no, każda metoda, jak to się mówi, każdy hodowcy ma swój system i ja generalnie roczniakom daję szansę, jeszcze jako dwuletni się nie wykaże, to praktycznie musi odejść z hodowli i tak to generalnie mniej więcej wygląda. Czy pokazujesz gołębie przed wsadzeniem na lot konkursowy? Nie pokazuję gołębi przed lotami. Myślę, że roczne gołębie źle to troszkę znoszą. Starsze gołębie tak, ale roczne gołębie źle to znoszą. Przynajmniej chyba samczyki najgorzej i tej generalnie metody nie preferuję. Widzą się tylko po lotach. Zależy jaki był lot, skala trudności, szybkość. Wiadomo, że jak jest szybki lot, to siedzą krócej. Jak jest troszkę dłuższy, no to siedzą dłużej. Na długich lotach nieraz siedzą do wieczora albo do przyszłego dnia, do rana. To wszystko zależy od lotu, jaki był lot, jak gołębie za sobą się stęsknią, bo one nieraz po ciężkim locie są zmęczone i generalnie no, najlepiej odpoczywają, jak są same, a nie z sobą razem. No. Czy robisz wspólne obloty w środku tygodnia? Zdarza się, ale to się zdarza dwa razy w sezonie lotowym, nie więcej. Myślę, że to jest wtedy taki jeden dzień od rana do wieczora na otwartym gołębniku i wtedy robią co chcą w celu podbudowania jakiejś tam motywacji, bo te gołębie wiadomo, że w trakcie sezonu się później zniechęcają. Ale tak ogólnie, no to jak jest sezon w miarę łatwy, to wcale tego nie robię. Jak jest troszkę trudniejszy już, no to nieraz tam się zdarza, że raz, dwa razy w sezonie takie coś robię, nie? Czy w jakikolwiek inny sposób motywujesz swoje ptaki? Nie robię nic. Tylko są wkładane z gołębnika, w którym przebywają, widzą się tylko po locie, po przylocie i to wszystko. Czy zauważasz zaniki formy w trakcie sezonu lotowego? Nie ma, no. Zaniki formy są przeważnie przy jakiejś chorobie, no coś wchodzi i wtedy po gołębiach to widać. No. Jeżeli gołębie są zdrowe i dobrze przygotowywane, to generalnie nie mają takich załamań formy, jak to się mówi o tym, że w połowie sezonu wdowce mają załamanie. Ja czegoś takiego w swojej hodowli nie doświadczam. Doświadczam raczej to związane bardziej z chorobami, jakimiś pojawiającymi się, niż z jakimś tam spadkiem formy typu, że no, wdowce nie wytrzymują tego. Jak dbasz o zdrowie gołębi? Z tym zdrowiem to bywa różnie. Wydawałoby się, że wszystko się wie, a tak do końca nigdy nie wiadomo, co się w gołębiach wydarzy. No. Gołębie wyglądają nieraz w miarę zdrowo. Po odchodach widać, że nic im nie dolega, a jednak są takie lekko apatyczne, osowiałe i ciężko jest cokolwiek też powiedzieć, co im się, nieraz się leczy na jakąś tam chorobę, a nie trafia się i to wszystko trwa, tydzień, dwa, próbuje jeszcze czegoś innego, a potem się okazuje, że przyczyna była zupełnie inna i dopiero jak się poda to lekarstwo, no to się trafi w to, ale to już często zawsze kosztuje 2-3 tygodnie sezonu lotowego,
i no, tego się nie da nadrobić. Każdego straconego lotu nie da się nadrobić w sezonie lotowym. Sezon jest krótki, nie ma 40 lotów, że się wybiera 10 najlepszych, tylko po prostu każdy lot jest ważny i no i tak się później traci, no ale no tak to w tym sporcie jest, no. Wygrywa ten, kto jest najbardziej czujny, ma dobre gołębie i nic mu się w sezonie nie przytrafi. Jak się przytrafi, to trudno, no, no na to nie ma mocnych, no. Gołębie giną nieraz niepotrzebnie przez nieuwagę hodowcy i no potem są takie efekty, no. Czy wykonujesz badania profilaktyczne, czy sam starasz się poprzez obserwacje stada kontrolować ich zdrowotność? Sam staram się wypatrzeć mniej więcej, co jest, no, podstawowe choroby gołębi. No wiadomo, na wiosnę, wczesną wiosną ewentualnie wyślę jakieś tam do badania typu rzęsiste, kokcydioza, jakaś salmoneloza czy grzybica, ale no, generalnie jak w sezonie coś wchodzi, no to generalnie staram się sam zapobiegać wszystkiemu, nie? Tak się zaopatrzę w te lekarstwa, że mam zawsze coś pod ręką, tylko no nie zawsze się akurat trafi w to, co by się chciało. Objawy są różne, różniste i wydawałoby się, że przy tych objawach to powinna być tylko ta choroba, a nie inna, a się okazuje, że jednak jest coś innego, nie? Na roczne lubi wchodzić zawsze co roku adeno, po czwartym, piątym locie, tak lubią trochę przysiąść, ale no w tym roku wydawało mi się, że zapobiegawczo zapodałem te lekarstwo, ale no jednak później pod koniec sezonu się okazało, że weszło coś innego i zanim się człowiek zorientuje, no to potem to wszystko kosztuje ładnych parę lotów i trochę gołębi zawsze przy tym zginie niepotrzebnie. Tak to wygląda. Taki ten sport jest i nic się na to nie poradzi. Generalnie w całej tej hodowli mi się wydaje, że najważniejszą sprawą jest gołąb, nie? Bez niego się nie da nic zrobić, nie? Bo jednak no z praktyki wiemy, że generalnie no 100 gołębi startuje do sezonu, z tego część gołębi leci bardzo dobrze, część przeciętnie, a część nie leci, ale słabo albo w ogóle, no więc wszystkie jedzą to samo, opieka medyczna, obloty, wszystko jest, czy tam treningi są dla wszystkich gołębi takie same, no ale niestety w tym wszystkim musi być jeszcze gołąb, no. Z konia, który ciągnie wóz z węglem, nigdy nie będzie wierzchowca, no tak samo jest w gołębiach, no trudno, no. Sparuje się dwa najlepsze asy, a zginą obydwa koło domu, albo na pierwszym próbnym locie, no. A po dwóch przypadkowych rocznych, oczywiście pod warunkiem, że one też są z dobrych gołębi, no wyjdzie super as, no nie? No tak to w tym sporcie jest i dlatego też ten sport jest taki fajny, no nie? Że nic nie jest pewne, nie? Że nic nie jest pewne w gołębiach, no. Pewne jest tylko to, że po locie można powiedzieć, że się dostało albo dobrze, albo źle, no. A przed lotem co gadać? No każdy sadzi gołębie z myślą, że dostanie bardzo dobrze. A dostanie pięciu bardzo dobrze, a reszta dostanie przeciętnie, no. Tak to już jest, no. Nic się nie da z tym zrobić, no. Jak wygląda twój system karmienia? Generalnie staram się im dać kalmę lekostrawną, czyli bez strączkowych, takich nie napycham ich od razu. Sypię albo taką typu Jelly Plus, troszkę z kukurydzą lekką, plus jakaś tam mieszanka dietetyczna. Wszystko zależy od lotu, jaki ma być lot, jaki będzie, jaki się zapowiada wiatr, no to jest też ważne. Wiadomo, że jak gołębie przychodzą w miarę lekkiego lotu, no to karmi je w miarę lekko praktycznie cały tydzień. No. Pod koniec tygodnia daję im troszkę lepszą karmę. Jak widzę, że będzie lot z wiatrem, no to nie napycham ich nie wiadomo czym. No jeżeli zapowiada się lot trudniejszy pod wiatr, czy jakieś gołębie będą 8-10 godzin w drodze, no to wiadomo, że karmię wtedy na początku tygodnia już lepszą karmą, nie? Czyli energetyczną, taką strączkową, bardziej białka więcej daje. No. No takie rzeczy, no bo wiadomo, że jak on jest 10 godzin w drodze, no to on musi być dobrze zaopatrzony, nie? Natomiast jeżeli nie ma takiej potrzeby, to myślę, że na lekkiej karmie gołębie sobie super dobrze radzą. Jak on jest 4 godziny w drodze, czy 3,5 godziny w drodze, no to jemu za dużo nie potrzeba, no nie? To nawet chyba jest mu to niepotrzebne, takie obciążenie żywieniowe i... Karmisz je razem, czy indywidualnie? Karmię wszystkie razem. Nie. Wiem, ile jest gołębi, sypnę im, widzę, jak wyjadają. Jeżeli wyjadają chętnie, szybko i widzę, że im jeszcze troszkę brakuje, to dosypię. Raczej nigdy nie zostaje karma w karmiku. Mam takie jakieś swoje tam miarki, mniej więcej daję i nie łyżeczkuję, nie karmię gołębi indywidualnie. Karmię wszystkie w jednym karmiku, w jednym pojniku piją i nie mam z tym problemów. No gołąb się musi też dostosować do mnie, no. Ja nie jestem w stanie też całego życia poświęcić dla gołębi, że od rana do wieczora będę przy nich siedział. No, no jest rodzina, jest praca, no wiadomo, że z gołębi się nie da żyć, no to jest tylko dodatek, no nie, na nie trzeba zapracować. Jakich firm preparaty i witaminy stosujesz w swojej hodowli? Generalnie bazuję na produktach, można powiedzieć, w dużej większości z firmy Rinfield. Troszkę jest Herbotsa,
No jakieś tam pojedyncze rzeczy innych firm. No tak, ale generalnie podstawową firmą to jest Rynfield i Herbos, nie? No wiadomo, że to jest tylko gołąb, no to nie jest tak, że jak się mu da dwie puszki, to on będzie dwie godziny wcześniej z lotu. To nie jest też reguła, no nie? Trzeba przyjąć jakąś zasadę, się czegoś trzymać i też się nie drażać, że jeden lot jest troszkę gorszy i nie wiadomo, co od razu głębiej się stało. Nieraz tak jest, no zalecą z innej strony, jest troszkę gorzej, a za tydzień będzie normalny w miarę lot i będą bardzo dobrze lecieć. To nie ma co panikować i wiadomo, no jak choroba wejdzie, no to no na to się nie ma co. Tak naprawdę powinno się przerwać lot na tydzień i po prostu te głębie przelecieć i sadzić, tylko kogo na to stać, nie? Żeby sobie zrobić tydzień przerwy, nie? Każdy próbuje to jakoś dwoma, trzema dniami załagodzić i próbować jeszcze to opchnąć, ten lot jakoś, zobaczyć jak te głębie, czy przebrać te głębie, lepsze wsadzić, gorsze zostawić i dalej dolecieć, no ale nie zawsze to się udaje, no nieraz ta choroba jest minimalnie się objawia, ale jeśli chodzi o loty, to jest duża katastrofa wtedy. No skutki są duże, no nie, no bo głębie przychodzą później, wolniej, no wiadomo, jak coś im dolega, no to już nie jest to, co jest zdrowe i idzie całą drogę równo, nie, no. To jest tak jak z każdym, jak coś będzie boleć, no to będzie kulał, no i z głębiami jest podobnie, nie. One przychodzą bardziej zmęczone, czegoś im brakuje, dłużej się odbudowują, jakie coś tam dolega, no to tak już jest, nie. Gołębie po prostu trzeba, jak ja to mówię, czuć troszkę, no jak się tego nie czuje, no to na siłę się nic nie zrobi, nie? Sami wiemy, no jesteśmy hodowcami, że są hodowcy, którzy całe życie kupują od najlepszych hodowców najlepsze gołębie i cały czas są w tym samym miejscu, nie? I narzekanie jest później, że się kupiło gołębie od mistrza, a gołębie nie lecą, no. Tutaj siedzą cały sezon samice lotowe, w większości dnia siedzą na wolierze, są zamykane. Wieczorem wracają po oblotach tutaj, w nocy nocują w gołębniku. Tu są karmione, tu są pojone. W tej chwili nie mam generalnie żadnych takich problemów typu parowanie się, niesienie jajek. Zdarzy się jakieś pojedyncza sztuka, ale to naprawdę to są takie pojedyncze przypadki, także nie mogę narzekać generalnie na to, nie? Ale tak jak mówię, staram się je rano po rannym oblocie nakarmić w gołębniku, wygonię wszystkie do woliery, wstawiam wodę, siedzą praktycznie do późnego popołudnia, do wieczornego oblotu. Po wieczornym oblocie zostają w gołębniku. Prosta sprawa, żadnych kombinacji, niczego. No. Wiadomo, każdy sobie też stara się uprościć te hodowanie tych gołębi, no bo nikt nie jest w stanie cały czas dzień poświęcić dla gołębi, no i tak to wygląda. No. Chciałoby się mieć cały dzień dla gołębi, ale no tak się nie da, nie? Gołębie muszą się też dopasować troszkę do hodowcy, no, do jego systemu, no bo to nie jest tak, że ja pojadę kupić od kogoś gołębie i muszę wszystko robić tak, jak on robi, no nie? To też nie może być, te gołębie nie mogą być też umęczenie dla człowieka, no. Wiadomo, że to jest jakaś pasja, każdy tam lotuje po to, żeby zrobić wynik, ale no nie tak, żeby cały dzień chodzić spocony przy tym i umęczony, nie? I w końcu jak już ten sezon minie, to praktycznie trzeba by jechać do sanatorium, nie? No bo to tak, no jest jak jest, no trudno, no nie stać kogoś na to, żeby poświęcić im godzinę rano i godzinę czy półtora po południu, no to trudno, no to wtedy te wyniki może będą słabsze, no ale jak ktoś jest pasjonatem gołębi, no to nie będzie trzymał też gołębi tylko dla wyniku, no nie, no wiadomo, że każdy lotuje po to, żeby zrobić ten wynik, ale czy ten wynik jest w sumie aż tak do końca najważniejszy, no to też trzeba, no albo się to lubi, albo się tego nie lubi, no nie. A jak wygląda twój gołębnik rozpłodowy? Jakie ptaki się w nim znajdują? W rozpłodzie na tę chwilę posiadam 18 par, czyli 36 gołębi. Praktycznie 35 gołębi w tym gołębniku rozpłodowym to są albo oryginalne gołębie od Wolfganga Reppera, albo młodsze trochę gołębie, ale też z oryginalnej Wolfganga Reppera. Jeden samczyk jest tylko troszkę z innej hodowli, natomiast pozostałe gołębie są 100% Wolfganga Reppera. Pierwsze gołębie zacząłem sprowadzać od Reppera w roku 2013. To były pierwsze 10 sztuk. I tak generalnie co roku dobierałem tak 8-10 gołębi. Praktycznie 35 gołębi chyba sprowadziłem oryginalnych od Reppera. Ciężko było się tam do niego dostać. No wiadomo, że tam hodowla na wysokim poziomie, więc tam wszystkie gołębie praktycznie są sprzedane. Jajka po lotnikach. Wszystko jest posprzedawane, trzeba było zamawiać rok wcześniej, no ciężko było się tam na początku dostać, ale jak się udało pierwszy raz, no to później już poszło troszkę łatwiej. Mnie ta hodowla odpowiadała, jest to nieduża hodowla. Wydaje mi się, że na bardzo wysokim poziomie gołębie są sprowadzane
znanych, super dobrych hodowli, z najlepszych gołębi. Też jak zamawialiśmy, to generalnie obserwowaliśmy te hodowle i próbowaliśmy się sprowadzać zawsze po tych najlepszych gołębiach lotowych, czy tych gołębiach olimpijskich, a trochę tych olimpijczyków u niego tam na tej hodowli było. Jak ktoś się interesuje tą hodowlą, to dobrze wie, jak ta sytuacja wygląda. Myślę, że człowiek jest leciwego wieku, ale myślę, że poziom hodowlany jest cały czas na wysokim poziomie. Zresztą widać to po wynikach. Lotuje w oddziale Hamburg. Myślę, że cały czas ten poziom jest u niego w hodowli bardzo wysoki. Hoduje generalnie, lotuje samymi samczykami. Leci suchym wdowieństwem. Praktycznie młodych nie wychowuje przed sezonem w ogóle. Po sezonie tylko jajka gołębie znoszą i te jajka praktycznie są sprzedane. Co roku trzeba by wcześniej zamawiać, bo nie ma takiej możliwości, że się zajedzie i się cokolwiek coś kupi, nawet jednego gołębia. No a tak to wygląda. No u mnie się generalnie te gołębie sprawdziły bardzo dobrze. Z tych gołębi oryginalnych wyhodowałem olimpijczyka, który miał złoty medal w kategorii H. To był oryginalny Wolfgang Repper. Matka jego jest w tej chwili jeszcze też w rozpłodzie. No tak to generalnie wygląda. No, czy te gołębie się nadają na jakieś tam specyficzne loty? No myślę, że na nasz program lotowy to w zupełności wystarczy przy normalnych warunkach pogodowych. Przy lotach 10, 11, 12 godzin sobie super dobrze radzą, a no wiadomo, no, to jest kwestia tylko przygotowania, zdrowia gołębi i dbania. Natomiast myślę, że ten niemiecki program jest w miarę dopasowany do naszego i nie trzeba tutaj jakichś szukać gołębi ekstremalnych na jakieś loty tam 1200 km z nocowaniem, bo nie ma takiej potrzeby, bo u nas też takie loty się zdarzają sporadycznie. Większość lotów jest jednodniowych, także myślę, że te gołębie niemieckie sobie super dobrze radzą. Mnie tak gołębie się podobają, budowa mi odpowiada. Charakter, no jak już coś się pokaże, chce lecieć, to naprawdę leci na dość dobrym poziomie, a czego więcej szukać? No, może kiedyś się wymieni te gołębie, ale na dzień dzisiejszy to jest dość dobra hodowla i myślę, że i Repper dobrze leci tymi gołębiami, pokazuje klasę i u mnie też to się wszystko przyjęło, także jest wszystko na dobrej drodze. Czy posiadając tak wspaniały gołębnik rozpłodowy, szukasz jeszcze innych nowych gołębi? No szukam zawsze, no ale te, generalnie rozpłód mam w miarę unormowany, nie szukam do rozpłodu jakichś tam wielkich ilości, wymiany połowy rozpłodu, bo nie ma takiej potrzeby, ewentualnie wchodzą w grę jeden, dwa gołębie co roku. To, co się nie sprawdza przez dwa lata, to praktycznie na bieżąco usuwam, dokładam jakieś młodsze gołębie, trochę odmładzam ten rozpłodowy gołębnik, już nie ma tych starych takich gołębi, ale generalnie wolę sprowadzić sobie co roku tam 10 czy 20 jakichś innych z innych hodowli młodych, no, w celu tego, żeby te gołębie były od razu lotowane. No, jak będzie dobrze latał, no to ewentualnie zasłuży sobie później na rozpłód. No, nie jestem w stanie się zapychać jakimś rozpłodem tam typu 50 par w rozpłodzie, no bo też nie mam takich warunków, żeby mieć 200 młodych, bo nie ma takiej potrzeby. No, nie, musiałbym całe życie poświęcić dla gołębia, no nie jestem w stanie tego zrobić. No, myślę, że to, co jest, to mi wystarczy, a jak będę miał mało, to zawsze mogę gdzieś poszukać na dobrej hodowli, na próbę kilka czy kilkanaście młodych i przelotować, to jest od razu w jednym roku czy dwóch wiadomo, co jest, nie? Sposób postępowania Sławka z gołębiami lotowymi i rozpłodowymi jest imponujący. Takie postępowanie odwdzięczyło się bardzo dobrymi wynikami w lotach, jakie od lat osiąga na poziomie regionu i kraju. Sławek Burek opowie nam teraz pokrótce o swojej przygodzie z gołębiami i o osiągnięciach, jakie udało mu się do tej pory wywalczyć. Więc cała historia hodowlana zaczęła się tak naprawdę w 1995 roku na poważnie. Wcześniej należałem do związku chyba z dwa lata, ale no przerwa, później wojsko, szkoła, wiadomo jak to, lata młodości, to były zobowiązania. Później rodzina, tak naprawdę zaczęła się w 1995 roku. W oddziale Bydgoszcz 035. Tam rozpocząłem lotowanie od gołębi młodych, jak standardowo, jak wszyscy. Oczywiście gołębie były na początku od hodowców miejscowych. Trudno powiedzieć, czy one na tamte czasy były dobre, czy złe. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że no były to gołębie od miejscowych hodowców. Natomiast tak naprawdę historia takich lepszych sukcesów hodowlanych, czyli na skalę regionu północny czy ogólnopolskie, zaczęły się w roku 2005,
W 2005 roku sprowadziłem gołębie od spółki hodowlanej Robert i Matthias Klement z Niemiec za pośrednictwem Marka Czaski. I te gołębie tak naprawdę okazały się strzałem w dziesiątkę, ponieważ już jako gołębie roczne leciały bardzo dobrze, łącznie z lotami 700 km. I tak w 2005 roku wyhodowałem pierwsze młode po tych zakupionych gołębiach. W 2006 roku tymi gołębiami zostałem wicemistrzem Polski w kategorii B. To był taki pierwszy z takich znaczących sukcesów na skalę ogólnopolską. W roku następnym, czyli w 2007 roku, zostałem oczywiście też gołębiami z tej hodowli, zostałem wicemistrzem Polski w Generalnym Mistrzostwie Polski, zostałem drugim wicemistrzem w kategorii A i drugim wicemistrzem w kategorii maraton. Także to były takie znaczące sukcesy, czyli trzy razy stałem na podium w Polsce w 2007 roku. W 2007 roku na jesień niestety byłem zmuszony się przeprowadzić w nowe miejsce, gdzie wybudowałem nowy dom i tam na nową posesję, więc była zmiana gołębników, przeniesienie całej hodowli, więc wiadomo jak to się zaczyna. Znów musiałem zaczynać od gołębi młodych. No i tak trwało to do 2000 roku 10, czyli od 2007-2010 byłem czwarty w Polsce w Generalnym Mistrzostwie Polski. Na skalę, w kategoriach nie było takich znaczących sukcesów. No były tam jakieś miejsca w Polsce typu przodowników, no ale nie były to takie znaczące sukcesy, czyli pierwsza trójka na skalę ogólnopolską. Później w 2012 chyba czy 2013 znów byłem czwarty w Polsce w Generalnym Mistrzostwie Polski. No i tak tutaj z tych sprowadzonych nowych gołębi, jak wcześniej wspominałem, z Wolfganga Repera, wyhodowałem gołębia o numerze 254 z 2015 roku, który zajął zdobył złoty medal na olimpiadzie w Poznaniu w 2019 roku. To tak to z tych większych sukcesów. No pomijam te wszystkie sukcesy typu mistrzostwa regionu, bo to w regionie byłem kilka, jak nie kilkanaście razy na podium w regionie. Już okręgu nie wspomnę. Wiadomo, że jak byłem i w regionie, to i w okręgu musiały te miejsca być znaczące. No i tak generalnie no, lotuję no, do dzisiaj w tym samym miejscu. Myślę, że te sukcesy są trochę większe, mniejsze. W ubiegłym roku udało się odbyć tylko 4 loty, bo ponieważ na 5. locie był lot katastrofalny i przerwałem sezon. Natomiast z tych 4 lotów pierwszych udało mi się wylatać 13. przodownika Polski w kategorii A. Myślę, że jak na 4 loty nie było tak źle. No, wiadomo, że tamten rok po tej stracie z 500 km praktycznie ponad 50% gołębi nie wróciło do dzisiaj, także to się odbija też również w tym sezonie. Ale myślę, że gołębie są. Materiał jest w miarę dobry. Myślę, że jakieś wiadomości na temat hodowania i lotowania gołębi mam. Myślę, że to z czasem i tak się wszystko odwdzięczy, także jestem pełen optymizmu, jeśli chodzi o hodowanie gołębi. Myślę, że porażki mnie nie zniechęcają, wręcz przeciwnie. Działają na mnie motywująco, także myślę, że będzie coraz lepiej. My też mamy taką nadzieję i jesteśmy niemal pewni, że jeszcze nieraz usłyszymy o tej hodowli. Montaż i realizacja Studio Filmowe Tornado.